Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, za 2 tygodnie, kiedy Trump wygra, to Oregon będzie się odłączał od Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Pozdrawiasz, dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego Oregon? No, Oregon to jest taki komunistyczny stan w zasadzie. To jest socjalistyczny stan. Jak popatrzycie na Amerykę, no to tu jest Atlantyk, tu jest Europa, tu gdzieś jest Floryda, tu jest Waszyngton, tutaj jest Kanada, Quebec będzie tu, tu jest Pacyfik. Pacyfik, patrząc na mapę, to Seattle jest tutaj w rogu, Vancouver jest tu w rogu, a Portland jest troszeczkę nad Kalifornią, a poniżej jest stanu Washington. No i będą się odłączali. Ja zrobiłem filmik o bezdomnych właśnie w Portland, tam byłem 8-10 lat temu. No to jest syf kiła i mogiła. No ale tam wszyscy komuniści poprzyjeżdżali, wszyscy socjaliści. Przez ostatnie parę miesięcy, w sumie od tego, co się stało z tym George'em Floydem, narkomanem, zbrodniarzem, bandytą, no ale powiedzieli, że policja go udusiła. Policja przez 9 minut trzymała nogę na szyi, żeby się poddał, żeby był aresztowany, no ale no wszyscy znają tą historię. No, w każdym razie w Portland Antifa, czyli antyfaszyści, czyli prokomuniści, komuniści opanowali cały stan, atakują wszystkie te federalne budynki, sądy i tak dalej, i tak dalej. Oregon jest nazywany stanem Bobra. No dlaczego stanem Bobra? No bo tam jak na początku to były te 13 kolonii tutaj od Atlantyku. To była ta Nowa Anglia. Ameryki jeszcze nie było, tak? Nie było Stanów Zjednoczonych, znaczy. Później była, tu jest Luizjana, tak po środku, no to kupili Luizjanę od Louisa, króla francuskiego, za tam, nie wiem, no kilkanaście worków złota. Później tu były terytoria indiańskie. No i na zachodzie była Kalifornia i te stany Pacyfiku. Alaska też była kupiona od ruskich tam za wagon złota. No ale pomijając tam jak ten rejony Pacyfiku, no to są dosyć ciepłe. Nawet tam na północy, no to jednak ta wybrzeże jest ciepłe, wilgotne jest bardzo. No ale dużo jest wody, dużo drzew do tej pory jest. No i dlatego jest nazywane stanem Bobra. No i radykalizuje się. Te lewactwo się radykalizuje już od ładnych 10-20 lat, no ale teraz to już jest kompletny Sowiet. To jest kompletny Republika Sowiecka. No i wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy wiedzą, co będzie, kiedy Trump zostanie wybrany, tak? No to oni będą się przymierzali do odłączenia. W 2016 roku, po tym jak Trump został wybrany w wyborach całoamerykańskich, no to pewna grupa Oregończyków po prostu zrobiła propozycję plebiscytu, żeby taką petycję, żeby był plebiscyt. No i pytali się tych wszystkich obywateli, wyborców, żeby się odłączyć. Oczywiście, że to do niczego nie doprowadziło, no ale w tym roku może być troszeczkę inaczej. W 2017 roku były badania opinii publicznej amerykańskiej, no i spora ilość Amerykanów, bo 40% wierzy, że Stany mogą się odłączyć. W 1862 roku była te Stany Południowe chciały się odłączyć, co Stany Północne zaatakowały, no i zginęło wtedy 500 tysięcy białych żołnierzy, no bo po obydwu stronach, no to była tragedia narodowa, ta wojna secesyjna, wojna odłączeniowa, wojna bratobójcza, no ale teraz te Stany sobie mogą myśleć, że Waszyngton nie wyśle nikogo, żeby powstrzymać przed odłączeniem. Wszyscy ci
komuniści, no to co robią zamieszki, co robią te wszystkie rozruchy, co robią bałagan na ulicach, co okupowali przez 2 miesiące te budynki federalne, są popierane, są popierani przez majora, czyli burmistrza socjalistę Teda Wheelera, który w zasadzie nic nie zrobił, żeby opanować ten chaos. No i teraz on sam jako socjalista prawdopodobnie przegra z komunistką. Przegra z komunistką Sara Ayanor. No i ona jest, nie ukrywa się z tym, że jest zwolenniczką Antify, prokomunistów. No i będzie w zasadzie zwalczała socjalistę. No i zebrała dużo więcej pieniędzy, no bo w Ameryce często to tak wygląda, że ci ludzie, którzy wysyłają tam po 50-100 dolarów, no to jeżeli wysyłają pieniądze, to później tam proporcjonalnie wychodzi, że bardzo często będą właśnie ją wybierali. A Oregon to nie jest jedyne miasto Portland jako stolica. Portland nie jest jedyne miasto. Również jest drugie miasto Bend. No to tam dla odmiany też jest dużo komunistów. No to oni gonili policję i służbę graniczną i emigracyjną. Kiedy służba graniczna emigracyjna chciała zaaresztować 2 bandziorów, no to tam zebrała się kilkuset protestujących i nie chciało pozwolić na to, żeby tych nielegalnych obywateli innych krajów zaaresztować. No po 12 godzinach tego zamieszania udało im się zaaresztować, no ale jednak politycy, urzędnicy, prokurator stanowy, prezydent miasta powiedziała, że to jest nikt z nich nie popiera federalnej służby granicznej i emigracyjnej, i ona powiedziała, że policja w Oregon też tego nie może popierać, no bo cały stan Oregon, no to ma, oni zagłosowali, że są sanktuarium emigracyjnym i w zasadzie tam prawa federalne nie obowiązują. No tak sobie kombinują, no i tak sobie to tłumaczą i mówią, że dla policji, to stanowej policji, to jest nielegalne aresztować nielegalnego obywatela innego kraju. No to jest dziwaczne. No i tłumaczą właśnie ci komuniści, że służba graniczna i imigracyjna, no to jest urząd federalny i jest nielegalny w ich stanie. No. Służba graniczna i emigracyjna, no nie powiedzieli, kim są ci bandziorzy, no ale no, nie powiedzieli ci ludzie, no ale powiedzieli, że to było 2 kryminalistów, mają sporo zaaresztowań i tak dalej, no i wrócili, przekroczyli granicę parę razy. No, pokazuje, ale można sprawdzić, kim oni są. No i jak zwykle się okazuje, że to jeden Cruz Sanchez, no to przyznał się do winy w 2018 roku, no bo pobił kogoś, jakąś tam kobietę, później straszył ją. W 2019 roku był zaaresztowany za włamanie, później był zaaresztowany za napad jakiś, no bandzior po prostu. 3 miesiące potem nie przyznał się do winy za następny jakiś tam napad. Aniołkiem on nie jest. Ten drugi Rios, no to też był aresztowany za napad na kobietę w 2019 roku, no ale później był zmieniony ten akt oskarżenia z napadu na nękanie, no i przyznał się do winy. Także to mają historię napierdzielania kobiet, mają historię no w zasadzie kryminalną, ale wygląda na to, że to nie przeszkadza lewakom. Lewacy po prostu uwielbiają bandziorów, szczególnie tych, którzy napierniczają kobiety. No, także jeżeli jesteś Amerykaninem, Polakiem, który ma głosować, posłuchaj o tych historiach, tak? Posłuchaj, kogo socjaliści bronią.
No, oni dostali za darmo porady prawne z organizacji niekomercyjnej, czyli ten non-profit, czyli instytucja charytatywna, która nie płaci podatków, czyli robi coś za pieniądze podatników, tak, no bo powinni płacić, a nie płacą. No i oni na swojej stronie internetowej mówią, że oni w zasadzie to są po to, żeby zlikwidować maszynę deportacyjną. No ale kogo bronią? Takich dwóch bandziorów? No oczywiście, że takich dwóch bandziorów. Każdy normalny powinien się zgodzić, że to trzeba bandziorów takich deportować z Ameryki. Ameryka nie potrzebuje takich ludzi. Także głosuj na konserwatystów. W czasie tej okupacji w Portland, no i tego zamieszania w Bend, wszystkie te środki masowego przekazu komunistyczne, no to właśnie nazywały tych policjantów federalnych, że to jest SS, że to jest Wehrmacht, że to jest po prostu Stormtroopers. No Stormtroopers, czyli z tych z Gwiezdnych Wojen, no ale to oni mówią właśnie, że to tak zachowują się jak hitlerowcy, no bo Antifa jako antyfaszystowska, prokomunistyczna, to oni zawsze stawiają hitlerowców, narodowych socjalistów. No socjaliści są socjaliści, tak? Wielu tych hrabstwach, czy w wielu tych dzielnicach, lewackich dzielnicach, no to policja jest po prostu traktowana jako kryminaliści, no a kryminaliści są wielbieni przez lewaków, no do tej, a jeszcze jeżeli ktoś jest nielegalnie spoza Ameryki, no to już dostaje w ogóle najlepsze punkty za pochodzenie. Paranoja, tak? Paranoja w Ameryce, no dużo tych stanów ma tak jakieś rozszczepienie jaźni, no ale w Oregon, no to już jest po prostu tak nienormalnie, że jest to nieprawdopodobne. Parę konserwatywnych grup w Oregon odcina się w zasadzie od tego, no bo tu jest ten Portland, to jest tu na wybrzeżu, a Oregon jest wielki, no i te prawicowe, konserwatywne grupy mówią, że w zasadzie oni się odłączą. 15 tych wschodnich hrabstw, no to oni chcą zostać częścią Idaho, albo w zasadzie chcą zostać częścią Kalifornii, no bo mówią, że ci komuniści w Portland, no to oni nic wspólnego z nimi nie ma. Oregon jako taki, no to zawsze był konserwatywny, zawsze był normalny. Nixon w zasadzie wygrał tam w 1960 roku, 68, w 72 Gerald Ford wygrał, w 76 Reagan, w 80 Reagan wygrał w 80, w 84, w 90, w 92 roku, no to była taka idiotyczna sytuacja, no bo Ross Perot, on prowadził firmę samochodową, doszedł do wniosku, że powinien być prezydentem i on tam wygrał 24% głosów, no i w zasadzie wtedy wygrał Clinton w Oregon. Dlaczego? No bo w Ameryce nie ma dwustopniowego głosowania, czyli nie ma tak, że jeżeli ktoś ma 40-20, no powiedzmy 41-39-20, no to ten, co miał 41 najwięcej miał, to jest wybierany, tak? Właśnie wygrał Clinton, dlatego że Ross Perot startował jako trzecia partia. No ktoś może powiedzieć, że to idiotyczne, no ale tak jest, no i dlatego już od Ross Perot w zasadzie nie ma trzeciopartyjnej. No i wszyscy ci okolcikowani i wytatuowani lewacy, socjaliści, bolszewicy w Portland, w drugim mieście Eugene i w Bend, no to też się zebrali z hipisami z Kalifornii, bo Kalifornia zrobiła się też za droga.
no to wszyscy ci hipisi uciekli do Oregon, no i tak samo przyjechało dużo tych z Seattle, no bo też tam było dużo socjalistów, no i oni zamieniają cały ten stan na taką sowiecką republikę. Oregon od 82 roku nie wybrał republikańskiego gubernatora, ani nie wysłał żadnego reprezentanta czy senatora od 2002 roku. Także lewacy dominują stan, miasto i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy żyli w Oregon, no to w zasadzie lubią to miejsce. Ja osobiście nie bardzo, no bo dosyć wilgotno tam było. Tam ciągle jakieś są takie mrzawki, chmury, no to sam dużo więcej tych chmur niż gdzie indziej. Do tego doszły jeszcze te pożary lasów i tak dalej. Także no jest sytuacja tragiczna. Jest nadzieja, że Oregon zostanie w Unii Amerykańskiej, ale to kiedy Trump zostanie wybrany, no to do szpitalów dla wariatów trafi dosyć dużo tych lewaków. I miasta z Oregonu będą chciały się odłączyć, a republikańskie, konserwatywne ziemie w Oregon z tymi, którzy uwielbiają broń, wolność i tak dalej, no to może się słabo skończyć. Można sobie wyobrazić, że oni nie tylko będą chcieli się odłączyć, no ale będą chcieli zrobić osobny kraj. Mogą powiedzieć, że granice są otwarte, zdelegalizują policję, pootwierają więzienia, no ale zwolennicy Trumpa to będą mogli tylko przyjechać za specjalną wizą, tak jak do Północnej Korei, czy na Kubę, czy do Chin, tak? To będzie sowiecka kompletna republika. Kara śmierci będzie zdelegalizowana, więzienia, jak wspomniałem, oczyszczone, no ale galery, kopalnie i łagry dla wszystkich zwolenników Trumpa i dla wszystkich zwolenników konserwatyzmu. Szkoły oczywiście, że będą zamknięte, dopóki związki zawodowe nauczycieli będą chciały. Ale osobiście w łagrach i w kopalniach będą obozy koncentracyjne i indoktrynacyjne właśnie dla konserwatystów. To będzie na pewno. No, będą musieli konserwatyści przysięgać wierność i posłuszeństwo komunizmowi, całemu temu zielonemu planu pięcioletniemu. Wszystko będzie leczenie dla wszystkich za darmo, broń będzie zdelegalizowana, no a wszyscy ci, którzy będą pobici czy okradzeni, no to dostaną książkę z dedykacją od komunistki amerykańskiej z Nowego Jorku, Aleksandry Ocasio-Cortez. Cały ten Oregon wyczyszczony już z burżuazji zostanie takim laboratorium komunistycznym, no ale to on się wkrótce zmieni w taki północno-zachodnią państwo, w sumie nie jak Kopenhaga. Zmieni się bardziej Wenezuelę, tyle tylko, że Wenezuelę bez słońca, Wenezuelę bez oleju, no i Wenezuelę bez arepas. Arepas to są takie placki kukurydziane. No, jest to troszeczkę dla śmiechu i dla żartu, no ale tak może być, tak? Komuniści tworzący Sowiecką Republikę w Oregon. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Mieszkasz w Ameryce?
Głosuj na republikanów. Mieszkasz w Ameryce? Nie pozwól, żeby socjalizm doszedł do głosu. Mieszkasz w Ameryce? 3 listopada popatrz się na to, co może się stać do Ameryki, nawet na podstawie tej wesołej opowieści, no ale ona jest dosyć blisko, ona jest blisko rzeczywistości. Jak będziecie kiedyś w Portland, syf, kiła i mogiła po prostu. Wygonili biznes, wygonili wszystko. Zdrowia! Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.